Cześć, Michał Koper, witam was serdecznie i nie zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Nie zapraszam, bo tematu do prasóweczek na razie nie ma. Mamy w boksie sezon ogórkowy, pojawią się jakieś takie mniejsze newsiki, natomiast nie na tyle istotne, żeby waszą uwagę przykuć. Wy na razie i tak będziecie oglądać piłkarzy nożnych na Euro 2024, tym bardziej, że dziś jest dzień świąteczny, mecz kosmiczny Polska-Francja. Polscy futboliści, nasi dzielni biało-czerwoni wreszcie staną przed długo wyczekiwaną szansą, żeby zdobyć pas frankofoński. Przypomnę tutaj tylko, że polscy pięściarze są do przodu, bo w swoich gablotach mają już te pasy frankofońskie w liczbie większej niż jeden. Teraz czas na futbolistów. Życzę powodzenia. Polska gola. Taka jest kibiców wola. A my przy okazji tego meczu Polska-Francja porozmawiamy sobie o takiej scarification, modification, gdzie jedna jest z futbolu, o technologii VAR, którą chciałby do boksu wprowadzić przy okazji rewanżu Fury kontra Usyk, szef federacji WBC Mauricio Sulejman. De facto federacja WBC tę technologię VAR stosuje u siebie na własne potrzeby, częściej lub rzadziej już do roku 2008. Natomiast przy okazji majowej walki Fury kontra Usyk, gdy cały bokserski świat patrzył na ten pojedynek, oni chcieli przeforsować VAR do walki, w której stawką były mistrzowskie pasy też trzech innych federacji, więc jakby chcieli narzucić swój dyktat. No i wtedy Mauricio Sulejman dostał od szefów innych federacji psztyczka w nos. Oni tego nie chcieli, zresztą przeciwna była także The Middle East Professional Boxing Commission, czyli taka komisja bliskowschodnia, która nadzorowała pojedynek wieczoru tej gali Fury kontra Usyk, bo całość nadzorowała brytyjska komisja bokserska, natomiast do tej walki wieczoru była wyznaczona tylko ta komisja bliskowschodnia, natomiast na nią duży wpływ też miała brytyjska komisja bokserska, która zresztą wcześniej storpedowała ten pomysł stosowania VAR-u w boksie. Oni to mniej więcej w ten sposób argumentowali, że VAR wpłynąłby w znaczący sposób, mógłby wpłynąć w znaczący sposób na płynność walki bokserskiej, no i wypaczyć też jej wynik. No bo wyobraźcie sobie, że ktoś dokonuje analizy VAR w trakcie walki, to trwa, nie wiem, nawet kilkanaście sekund, czy nawet kilka minut, no to zawodnik, który jest na przykład w tym momencie podłączony, albo jest słabszy kondycyjnie, jest bardziej zmęczony, dostaje szansę na regenerację, a to w boksie ma kosmiczne znaczenie. Zobaczcie, ile razy się wykłócaliśmy na przykład o długość liczenia. To słynne liczenie Tysona Fury'ego w walce z Deontayem Wilderem. W tej pierwszej, zresztą w trzeciej też były jakieś tam kontrowersje, albo chociażby liczenie Krzyśka Głowackiego w walce z Marco Hukiem. Tak, zawsze są dyskusje, czy sędzia liczył za długo, czy za krótko, te wcześniejsze liczenia, tak, na przykład w walce Mike'a Tysona przed laty i tak dalej, to można by wyliczać w nieskończoność, a tutaj mówimy o analizie VAR, która trwa kilkanaście sekund przynajmniej, albo nawet kilka minut. No sam pomysł VAR-u jako taki jest ok, tak, żeby na przykład wychwycić po zakończeniu rundy, czy nawet po dwóch rundach, jeśli jest potrzeba, czy cios, po którym powstała kontuzja, na skutek której trzeba przerwać walkę, powstał po zderzeniu głowami, czy po czystym ciosie, bo to jest ważna sprawa, bo wtedy albo liczymy punkty, albo jest wygrana przez techniczny knockout. To jest ok, natomiast no, jak ten VAR miałby wpłynąć w trakcie walki na jej przebieg? No, w piłce nożnej możemy cofnąć bramkę, tak? W koszykówce, w NBA też jest od dawna stosowana, są powtórki na kamerach, możemy nie uznać lub uznać faul, nie uznać faulu, w siatkówce to samo, tak, uznać punkt, nie uznać punktu, ale co w boksie? Cofniemy cios, po którym zawodnik jest zamroczony i kompletnie jest odmieniony. No nie wiem, jak to Sulejman by sobie to wyobrażał. Wydaje mi się, że VAR jako taki jest no, fajnym pomysłem, natomiast no, zastosowanie go praktyczne w boksie chyba mija się z celem. Natomiast teraz Mauricio Sulejman lobuje nadal, żeby ten pomysł VAR-u utrzymać i nawet nie utrzymać, tylko zastosować go w rewanżu Fury kontra Usyk. Przekonuje, że to jest coś, co będzie przydatne i mówi, że gdy rozmawiał na rules meeting przed pierwszą walką, przekonywał, żeby zastosować ten VAR chociażby na potrzeby federacji WBC. No ale wyobraźcie sobie, że na przykład WBC stosuje na swoje potrzeby VAR, a inne federacje tego nie uznają. Walka jest o 4 pasy i co? I WBC będzie miało inny wynik walki niż te pozostałe trzy federacje na jakiś kosmos. Ja tutaj generalnie wyczuwam taką chęć zdominowania federacji przez federację WBC innych organizacji. Natomiast wątpię, żeby to póki co przeszło. Zresztą Sulejman też miał pomysł, żeby w tej pierwszej i w tej drugiej walce też tego chce wprowadzić. 6 sędziów punktowych, najpierw się mówiło o 5, teraz o 6. Też to w jakimś sensie taki matematyczny jest pomysł zasadny, natomiast wydaje mi się, że inne federacje tak dla zasady się na to też nie zgodzą.
Słuchajcie, generalnie mam wrażenie, że szef federacji WBC stara się wybiegać przed szereg, stara się być na siłę nowoczesny, na siłę rządzić, na siłę boks reformować, a te kolejne reformy nie są jakoś szczególnie udane. No, z tych takich, które wprowadziła federacja WBC, to podoba mi się pomysł kategorii Bridger, natomiast on się na razie nie przyjął, bo wszyscy chcą walczyć w ciężkiej. Kategoria Bridger naturalnie cierpi, tak jak wcześniej kategoria junior ciężka cierpiała, czyli że jest zbyt blisko wagi ciężkiej i wszyscy wolą boksować w wadze ciężkiej za duże pieniądze, może poza Lorenzem Okoli, tak? Póki co. Niż się starczą mistrzowski pasma oznaczącej federacji. Wcześniej tak było z wagą junior ciężką, teraz to przyjęła kategoria Bridger. Federacja WBC też początkowo wprowadziła clean boxing program. To był świetny pomysł, czyli te wyrywkowe kontrole dla pięściarzy z czołowej piętnastki, dla mistrzów świata, tak? No ale co z tego, jak nie egzekwują tego? Mamy kolejne przykłady. Ostatni przykład Ryana Garcia, kiedy szef federacji WBC opowiada, że on będzie wspierał biednego Ryana Garcia, a nie będzie go karał, bo to nie jest jego intencja. Wcześniej były te jazdy z Canelo, z innymi pięściarzami, Alicia Baumgartner i tak dalej, tak? To można by długo wymieniać, więc no, to jest taki, to clean boxing program to jest dla mnie martwy przepis. Tych modyfikacji jeszcze było kilka. No, jakiś czas temu był też pomysł usankcjonowania walk zawodników, zawodniczek tych transgenderowych. To też jest kompletna bzdura w przypadku boksu, bo o ile można się w takie rzeczy bać w innych sportach, chociaż też to nie jest nieuczciwe, to w przypadku boksu przecież się robi krzywdę drugiej osobie. To jest kompletny absurd, sankcjonowanie takich spraw. Generalnie ja mam taki... apel to nie, mogę apelować do Mauricio Sulejmana, ale wydaje mi się, że lepiej było, jakby on się zajął przestrzeganiem swoich przepisów, tych, których ma, czyli tych podstawowych. Niech nakaże Canelo wreszcie walkę z Benavidezem. Przecież ile można na to czekać? Ile czekaliśmy na zarządzenie obowiązkowej walki dla Fury'ego? No oczywiście summa summarum, po długim wyczekiwaniu efekt był dobry, tak, bo Usyk zawalczył Fury'em, ale w międzyczasie można by Fury'emu nakazać obronę. Natomiast no, to też szef federacji WBC robi kompletnie co chce, jeśli chodzi o egzekwowanie tych podstawowych, najważniejszych przepisów, a wymyślają takie bzdury właśnie, jak sześciu sędziów, jak VAR i tak dalej, i tak dalej. Także no, jest plan, szef federacji WBC przekonuje, że przepchnie ten, że będzie chciał przepchnąć ten VAR na rewanż Fury kontra Usyk, ale wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Polska gola, dziś Polska Francja, Polacy biało-czerwoni walczą dzielnie o pas frankofoński. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia. Buongiorno. Kurdowa sytuacja, ale to za chwilę, na razie szansa. Lewandowski, gol! Robert Lewandowski! Kanże w plecy teraz. Co? W plecy tym razem. Gdzie w plecy? Gdzie w plecy? Nie liczy się, bo to był... Tego meczu miało nie być. Daliśmy im... Gdzieś się nie załamali, bo góry były. Widzieliście, co się działo. Daliśmy hamulcą. My widzimy, że biegali do góry. Kopię piłkę między sobą. Piłkę kopię. Dzieciaczku, weź się za piłkę na dół. Piłkarzyki są pobrać. Sami to widzieliście. Widzieliście to? Mojego gola najładniejszy. Mojego gola najładniejszy. 2-1. Byczku, daj buziak.